Kampania zamku Niech żyje królowa. Powrót do domu. Nasze lądowanie potwierdziło moje najgorsze obawy. Po śmierci mojego ojca okoliczne królestwa rzuciły się sobie do gardeł. Gorzkie powitanie. Sztorm zawładnął brzegiem. Targał nim z furią, jakby wyładowywał wściekłość za to, czego zmuszony był doświadczyć. Jakby mścił się za wszystkie martwe ciała szarpane falami. Katarzyna odwróciła wzrok, by stawić czoła innej burzy. Omiotła spojrzeniem raporty leżące na stole w jej namiocie. Są po drugiej stronie oceanu. Wieża łuczników na północnym wschodzie od Plint wpadła w ręce troglodytów. Żadnych okrętów na horyzoncie. Widzieliśmy mieszkańców podziemi i diabły. Bez żadnego ostrzeżenia nocą okazało się, że jesteśmy otoczeni. Powiedzieć, że sytuacja jest kiepska, to jak określić troglodyci oddech jako nieco nieświeży. Najpierw śmierć króla Nikolasa Gryfonharta, a teraz cały ten chaos. Nie. Eratia nie może się poddać. Królestwo mojego ojca nie może upaść. Chwyciła za pióro i skreśliła pierwsze słowa listu do dowódców. Rozbiliśmy obóz u podnóża zniszczonego zamku. Informacje, które posiadamy, są niepewne i bardzo skromne. Okoliczni chłopi pouciekali ze swoich wiosek, a większość wieści uzyskanych od odnalezionych niedobitków zamkowego garnizonu przeczy sama sobie. Katarzyna ponownie zerknęła na ostatni raport. Jej dłoń zamarła. Dowódcy rozproszyli się po całym regionie. Niegdyś bronili go najwięksi bohaterowie Eratii, lecz dziś wszelki słuch po nich zaginął. Jakby zapadli się pod ziemię. Ludzie są przerażeni i nic w tym dziwnego. Szczególnie biorąc pod uwagę plotki oraz niepokojące relacje ocalałych. Martwy minotaur i skamieniała głowa wśród zwęglonych ruin. Dowody wskazywałyby na inwazję sił nikchońskich. Zapisała po krótkiej przerwie. Zbierzcie, ilu ludzi się da i postarajcie się szybko ich wyszkolić. Zniszczcie wszystkie napotkane siły wroga. Z oddali słyszała urywki prowadzonych półgłosem rozmów żołnierzy. Słyszałeś najświeższe wieści ze Stedwick? Czy to prawda, że ponad połowa Eratii została podbita? A co z Tatalią? Mam kuzyna, który szkolił się na pikiniera w strażnicy na północ od Cariadid. Módl się, żeby przeżył inwazję. Każda kolejna kampania przypominała jej o dwóch rzeczach. Jak okropnie cienkie są ściany namiotów polowych i jak wątłe jest morale wojsk. Spodziewajcie się najgorszego. Musimy założyć, iż królestwo znajduje się w stanie wojny. Dopisała zdecydowanym ruchem, niemal łamiąc pióro na ostatniej kropce. Dwie drogi. Docierasz do rozstaji dwóch dróg. Między nimi w oddali wznosi się majestatyczne pasmo górskie. Pierwsza ścieżka prowadzi utwardzonym gościńcem między drzewami i łąkami. Druga zaś to stromy szlak po zboczu góry, ledwo co ją widać spod hałd białego puchu. Jednak śnieg to nie jedyne, co połyskuje w świetle dnia wzdłuż tej ścieżki. Droga przez trawy. Ruszasz między łąki. Gościniec jest szeroki, więc twoje oddziały mogą poruszać się swobodnie, ciesząc się ciepłem promieni słonecznych i ptasimi trelami. A przynajmniej powinny móc. Okolica jest jednak niepokojąco cicha. Pasma gryzącego dymu, snującego się z widocznych w oddali wiosek, przenikają okolicę mdlącą wonią śmierci. Spinając konia, ruszasz naprzód. Droga przez śniegi. Ta ścieżka do łatwych nie należy. Twoje wojsko nie śmie jechać konno w obawie, że któryś z wierzchowców mógłby się poślizgnąć. Ale oczy cię nie myliły. Siły wroga ominęły to miejsce i wszystkie skarby skryte w tej bogatej okolicy są do wzięcia.
Wyprawa w głąb. Członkowie forpoczty wracają. Klękają przed tobą, po czym jeden zdaje sprawę z tego, co udało im się ustalić. Wasza wysokość, niedaleko stąd znaleźliśmy ślady przemarszu dużej armii. Setki odciśniętych w gruncie stóp i ław. To chyba musi być... Prowadź! Przerywasz mu w pół zdania. Podążając ich tropem, docieracie do polany. Na jej środku sterczy samotny obelisk. Ziemia poznaczona jest mrowiem śladów, jednak wszystkie urywają się w tym miejscu. Czyżby? Ostrożnie wyciągasz dłoń w stronę kamienia. Z wyglądu jego powierzchnia wydaje się doskonale twarda i solidna, nie dostrzegasz w niej ani jednego pęknięcia, ale dotyk mówi ci więcej niż wzrok. Zamiast spocząć na zimnym kamieniu, twoja dłoń przechodzi przez obelisk. Zwołaj wszystkie oddziały! Krzyczysz do najbliższego żołnierza. Wchodzimy! Robisz krok i znajdujesz się w labiryncie ciemnych, zagmatwanych tuneli, które zdają się ciągnąć w nieskończoność. Po kilku długich godzinach tułania się wąskimi korytarzami, wchodzisz w końcu do ogromnej jaskini. Nieliczne pochodnie wypełniają jej wnętrze półmrokiem. Pod upiornymi skupiskami stalaktytów wznosi się zamek Nighonu. Wokół kłębią się hordy potworów. Minotaury, troglodyci, jakieś niewielkie monstra i inne abominacje, których nazw nawet nie pamiętasz. Wszystkie zebrane w jednym miejscu. Wszystkie czekają. Dreszcz przebiega ci wzdłuż kręgosłupa, gdy wydajesz swojej armii rozkaz. Naprzód! Złe wieści przychodzą parami. Pokonawszy strażników, rozdzielasz swoje oddziały, by obsadziły mury i przeszukały zamek. Intuicja podpowiada ci, że pojmani herosi przetrzymywani są w najgłębszych częściach warowni. Zwołujesz więc kilku ludzi i wiedziona złowieszczym przeczuciem kierujesz się do lochów. Nie pomyliłaś się. Z ulgą odkrywasz, że bohaterowie wciąż żyją. Wygłodzeni, pokryci bliznami, ranni, ale żyją. Wśród nich odnajdujesz legendarnego medyka polowego eratiańskiej armii, Ryona. Okrył się chwałą podczas bitwy z hordami potworów, kiedy to zginął jego dowódca, a on sam, przejąwszy dowodzenie, wodził wroga na manowce, póki nie przybyły posiłki. Umiejętności Ryona znów mogą okazać się potrzebne. Twoje rozmyślania nad dzisiejszymi wydarzeniami przerywa pojawienie się posłańca. Pani! Stedwick! Stolica jest pod okupacją Nighonu!